Rotor w przyczepie Carex ma napawane nakładki z hardoksu. Zapewnia to bezawaryjne zbieranie nawet na zanieczyszczonych łąkach. Przekazanie napędu na rotor odbywa się za pomocą przekładni planetarnej firmy Rogelberg. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszamy zapotrzebowanie na moc. Przyczepy samozbierające firmy Bergmann charakteryzują się doskonałą jakością cięcia, porównywalną z sieczkarnią. W modelu Carex możemy zamontować 41 lub 53 noże, wtedy wynosi teoretyczna długość cięcia 34 lub 35 mm. Każdy nóż ma indywidualne zabezpieczenie sprężynowe, gwarantuje to doskonałą jakość cięcia oraz chroni noże przed uszkodzeniem. W każdej przyczepie samozbierającej niezbędne jest oszczenie noży, żeby zapewnić doskonałą jakość paszy. Rozwiązanie w naszej maszynie kosza nożowego otwierania jest na zasadzie dwóch punktów podparcia. Jest to stabilne i bardzo żywotne rozwiązanie. Do tego nie wymaga użycia żadnych narzędzi. Operujemy tylko i wyłącznie tymi dwoma przyciskami. Otwieramy, zamykamy kosz nożowy, jak również ręką wyciągamy każdy jeden nóż indywidualnie i ostrzymy. Przyczepa samozbierająca Carex lub Shuttle w standardzie wyposażona jest w zawieszenie hydrauliczne. Zapewnia to doskonałe właściwości trakcyjne, komfort pracy, jak również stabilność maszyny na nierównych pryzmach lub w bardzo trudnych, górzystych warunkach. Przy tych gabarytach niezbędna jest w maszynie oś skrętna i te maszyny takowe mają. Ważnym elementem w przyczepach samozbierających są opony. W naszych maszynach możemy zastosować opony o szerokości nawet 800 mm. Skrzynia ładunkowa jest bardzo masywna, dodatkowo mamy bardzo stabilną ramę o wysokości 37 cm. Skrzynia ładunkowa sama w sobie jest rozbieżna, czyli z tyłu jest szersza jak z przodu. Zapobiega to klinowaniu się materiału podczas rozładunku oraz przyspiesza i ułatwia rozładunek. W tego typu wyposażeniu dochodzimy nawet do 12 metrów na minutę prędkości posuwu. W nowoczesnych przyczepach samozbierających niezbędne jest wykorzystanie przestrzeni z przodu tutaj nad dyszlem. Do tego jest przesuwna hydraulicznie ściana przednia, która również ma hydraulicznie otwieraną górną część, co zapewnia pracę jadąc za sieczkarnią, bo jak każda większa przyczepa samozbierająca firmy Bergmann jest przystosowana do transportu sieczki z kukurydzy, czyli materiału, który niekoniecznie sami zbieramy. Przenośnik podłogowy ma 4 łańcuchy 14x50. Te łańcuchy są powierzchniowo utwardzane. Każdy ma wytrzymałość 25 ton na zerwanie. W tego typu maszynie mamy opuszczaną podłogę o 27 cm. Zapewnia to równomierne wypełnienie skrzyni ładunkowej nawet po bokach. Dodatkowo w przyczepach przystosowanych do transportu sieczki z kukurydzy mamy przykrycie rotora w standardzie. Te bardzo mocne łańcuchy siedzą w głębokich kołach zębatych. Około 90% tego łańcucha jest zanurzonych w gniazdach i trzy pełne oczka zawsze ciągną, obojętnie jak koło zębate jest obrócone. Przyczepy samozbierające mogą być wyposażone w wałki dozujące wersję S lub wersja K bez wałków. Wersja S ma wyłącznik przyczepy pełnej w dolnym wałku, a trzy wałki zapewniają równomierny i szybki rozładunek na pryzmie. Wszystkie maszyny samozbierające firmy Bergmann są wyposażone w sterowanie przez izobus. Oczywiście opcjonalnie mamy dostępne różne typy terminali. Jeśli chodzi o funkcje hydrauliczne, możemy sterować maszynami przez load sensing lub jeżeli starszego typu ciągniki bez. Nasze bloki hydrauliczne są kompatybilne. Generalnym importerem maszyn Bergmann na rynku polskim jest firma Korbanek z Tarnowa Podgórnego.